Tyrone Spong także wypada ten ręki. Chaz Witherspoon w ostatniej chwili zastępuje Tyrona Sponga. I oto mamy w końcu ten upragniony i wyczekiwany debiut Aleksandra Usyka w wadze ciężkiej. Chaz Witherspoon, który na co dzień jest handlarzem samochodów, kiedy był w pracy, otrzymał telefon od Metrum, czy będzie walczył z Aleksandrem Usykiem. On mówi z przyjemnością, ale walka już w tę sobotę. Ożeż ty, ja nie wiedziałem, ale podjąłem rękawice, podjąłem wyzwanie, bo mówi, kiedy człowiek jest skazywany na pożarcie, wtedy jest najbardziej niebezpieczny, ale my w cuda nie wierzymy. Tutaj Aleksandr Usyk w Chicago, w Wintrust Arena ma zabłysnąć i rozbrzmi jego wielka gwiazda wagi ciężkiej. Zobaczymy debiut w krainie gigantów, w krainie tych wielkich, w tej królewskiej kategorii wagowej. Aleksandr Usyk, Chaz Witherspoon, to o czym wspominałeś, jak on powiedział, tak wiele osób w internecie krytykuje mnie za to i pyta, dlaczego wziąłem tę walkę. To wszystko decyzja mojego zespołu. Nie jestem wielkim promotorem w mojej karierze, nie ma biurokracji. Ufam tym, którzy są wokół mnie. Jestem w takim punkcie kariery, że tego typu propozycją się nie odmawia. To jest dla mnie ogromna szansa. Rozległo się pukanie, otworzyłem drzwi, żeby zobaczyć, kto to jest. I oto jestem. I oto wychodzę do ringu. Chaz Witherspoon najlepsze lata na pewno ma już za sobą, a nawet gdy był u szczytu formy, to i tak przegrywał przed czasem z Sefem Michelem czy z Chrisem Areolą. A teraz Aleksandr Usyk ma spowodować, że on przegra po raz czwarty w zawodowej karierze. Ukrainiec pochodzący z Symferopola na Krymie. Zresztą on zaczynał sport od kariery piłkarskiej w drużynie Tavrii, ale tam wdał się w końcu w bójkę z jednym z piłkarzy z drużyny przeciwnej i został z piłki usunięty, a boks był za darmo i dlatego wziął się na dobre za treningi pięściarskie, bo sam pochodzi z robotniczej rodziny i tam się nigdy u niego w domu nie przelewało. Chaz Witherspoon, wspominałeś, a porażka z Sethem Michelem to było w 2012 roku. Od tamtego czasu Chaz Witherspoon nie przegrał walki, ale stoczył ich zaledwie 9, o ile się nie mylę, a więc bardzo sporadycznie pojawił się Chaz Witherspoon w ringu po prostu. Zobaczyliśmy przed momentem świetny prawy prosty Aleksandra Usyka, który doszedł już do głowy Amerykanina. To ma być efektowne zwycięstwo, to ma być efektowny debiut Aleksandra Usyka w kategorii ciężkiej. To ma być przywitanie się ze Stanami Zjednoczonymi w tym marszu po tytuł Mistrza Świata królewskiej kategorii wagowej. 97,5 kg, tyle zanotował podczas wczorajszej ceremonii ważenia Aleksandr Usyk, czyli w zasadzie naturalna jego waga. Tutaj nie było żadnego pompowania mięśniowego przed tym debiutem w królewskiej kategorii wagowej. On ma mieć te swoje podstawowe atrybuty, a więc wspaniała praca nóg, wyszkolenie techniczne, no i ten zmysł do boksu niespodziewany, niecodzienny. No jeżeli o tym Państwo doskonale wiecie, nad przygotowaniem Aleksandra Usyka, tym taktycznym, strategicznym, technicznym Anatolij Łomaczenko, ojciec Wasyla Łomaczenki, no to wiemy, czego możemy się spodziewać od pięściarza, który na amatorskim rynku zdobył wszystko, co można zdobyć. Ale na razie dość oszczędny Aleksandr Usyk, nie chce tutaj podkręcać nadmiernie tego tempa. Chce dobrze poczuć ring, poczuć rywala i myślę, że nie chce się śpieszyć, żeby ten debiut nie zakończył się za szybko. Mówił Chaz Witherspoon, jestem większy od niego, nie boję się Aleksandr Usyka. Oczywiście bardzo szanuję Aleksandra Usyka, ale musi Ukrainiec przygotować się na mocne ciosy, na prawdziwe grzmoty charakterystyczne dla wagi ciężkiej. Pierwsza leniwa, spokojna runda w wykonaniu Usyka. Kontrolował dystans, kontrolował te poczynania Witherspoona. Nie doprowadził w zasadzie do żadnego ryzyka. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest najdłuższa przerwa w zawodowej karierze Usyka od jego ostatniego pojedynku. Tak, dokładnie rok mija. Tak długo do tej pory on nie pauzował. A kiedy spojrzymy na drugą stronę, na tego Witherspoona, to część kibiców na pewno nazwisko kojarzy, bo przecież jego wujek, Tim Witherspoon, to był były dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej, który w 1998 roku walczył z Andrzejem Gołotą w hali ludowej we Wrocławiu. Polak wygrał jednogłośnie na punkty i to była walka, którą oglądało 11 milionów widzów w telewizji. Miałem tę okazję być wtedy w hali ludowej podczas tego pojedynku, obserwować walkę Tima Witherspoona z Andrzejem Gołotą na żywo. Zresztą cała ta otoczka przed walką, konferencje prasowe, kiedy Tim Witherspoon pojawił się, no to wielki przecież wtedy był mistrz, który no, naprawdę cechował się niesamowitym poczuciem humoru, charyzmą taką. No oczywiście zwycięstwo Andrzeja Gołoty. Tymczasem drugie starcie. Eddie Hearn, współpromotor Aleksandra Usyka, powiedział, że być może już w następnej walce Usyk będzie walczył o wakujący tytuł mistrza świata Federacji WBO.
bowiem ten pas na razie posiada Andy Ruiz Jr. 7 grudnia rewanż z Anthonym Joshuą, ale później prawdopodobnie pas będzie zwakowany przez tego, który te tytuły zdobędzie. Czy to obroni Ruiz, czy odzyska pasy Anthony Joshua. No tak, bo zwycięzca ma do wyboru obowiązkową obronę IBF z Kubratem Polewem albo obowiązkową obronę pasu z Usykiem, który jest numerem 1 WBO. Biorąc pod uwagę, no, patrząc na te dwie karty, no to wiadomo raczej, że obaj zwycięzca tej walki 7 grudnia wybierze raczej kobrę Kubrata Pulewa, w związku z czym pas zostanie zwakowany i Aleksandr Usyk, wszystko na to wskazuje, że będzie boksował właśnie o tytuł Mistrza Świata. Natomiast na razie trzeba odpowiednio wejść do tej kategorii ciężkiej, odpowiednio się zaprezentować, przypomnieć kibicom. Wyprowadził po raz pierwszy dopiero lewy prosty Aleksandr Usyk, on doszedł do głowy Witherspoona. Ten prawy na dół, taki subtelny Ukraińca również zaczyna pracować i myślę, że to tempo będzie oczywiście intensyfikowane w każdej kolejnej rundzie. Wracając jeszcze do tych wszystkich, o teraz prawy sierpowy, wracając do tych dywagacji na temat co dalej, kto dalej, no Kubrat Pulaw najpierw 9 listopada musi pokonać Jaydena Bookera. No. To powinna być formalność. Bardzo spokojnie Łomaczenko. Usyk. Ale no oni są podobni do siebie, w ringu również. Usyk oczywiście. Troszeczkę Łomaczenko w narożniku. Widzieli. Statycznie na środku ringu czas Witherspoon, gdzieś tam sięgający. No, publiczność spodziewała się tutaj fajerwerków od początku Usyka, który ruszy na ataku, a tymczasem bardzo spokojna pierwsza i również taka usypiająca delikatnie ta druga runda. Myślę, że to jest z premedytacją po prostu boksowanie Usyka na razie na nieco niższych obrotach, ale potem włączy już ten kolejny wyższy bieg i tak jak w tym ukraińskim tańcu ludowym koło myjce, tak i tutaj będziemy coraz więcej akcji obserwowali. W listopadzie, rok temu, Tony Bellew, walka Aleksandra Usyka, wcześniej przecież FINA World Boxing Super Series, Murat Gassiev, wcześniej Maris Bliedis, Marco Huk, fantastyczne pojedynki. No trzeba pamiętać o tym, że ten mistrzowski wielki marsz Aleksandra Usyka zaczął się od pojedynku w Ergo Arenie, kiedy to odebrał tytuł WBO w kategorii junior ciężkiej Krzysztofowi Głowackiemu. No i koniec drugiego spokojnego starcia. To jest to wprowadzenie, myślę, na razie takie entrée, wejście w tę właściwe rundy, w tą właściwą walkę Aleksandra Usyka. Pełen spokój, cisza w narożniku. To też gdzieś te umiejętności Usyka w wadze ciężkiej testował przecież Izu Ugonow, kiedy był w Kijowie podczas obozu przygotowawczego i tam dochodziły pewne głosy do nas, że nie najlepiej Usyk radził sobie podczas tych sesji sparingowych, ile w tym prawdy to nie do końca wiemy. To było jeszcze przed tą walką z Takamem, pierwotnie planowaną na maj tego roku. No, chciałby efektownie rozpocząć te trzecie starcie. Czas Witherspoon rozpoczął od mocnego i mocny, prawy prosty Usyk. Błyskawicznie spychający do głębokiej defensywy kuzyna byłego mistrza świata. To ciekawe, czas Witherspoon początki swoje z boksem, mimo szkole średniej, kiedy skończył, najpierw dostał propozycję stypendiów ze szkół koszykarskich. Natomiast on ostatecznie wybrał jednak boks. Za jego kariera amatorska powoli się rozwijała. Zwycięstwo w turnieju stanowym o złote rękawice, turniej Pennsylvania, później 5 miesięcy później w takiej policyjnej lidze atletycznej, gdzie również boks bardzo wysoko stoi. Zresztą liga militarna, policyjna, to w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne. Tam trzecie miejsce, później zwycięstwo także w National Golden Gloves. Jest pierwszym człowiekiem w historii, który wygrał Golden Gloves, stopując wszystkich rywali przed czasem.
Coraz bardziej zaczyna rozwijać się Usyk w ataku, chociaż do szturmu jeszcze daleko. Widzimy, jak pięknie pracuje na nogach. W ten sposób chce zmusić Witherspoona do większego ruchu. Witherspoon waży 110 kg, a więc też będzie miał na pewno ten wydatek energetyczny duży, biorąc pod uwagę czterodniowy obóz przygotowawczy do tej walki. Teraz pierwszy raz Usyk zaczyna to tempo już wyraźnie podkręcać. A prawy na dół przed momentem był długi, mocny, bezpośredni, lewy prosty. Oleksandra Usyka. Kolejny raz lewy prosty ląduje na szczęce Chasa Witherspoona. Lewy sierpowy. I kolejny lewy sierpowy. To jest już w tej trzeciej rundzie. Mocniejsze tempo. Szybszy Oleksandr Usyk. Celnie bijący. Usyk, który chce podążać śladami Evandera Holyfielda, a więc tego, który najpierw zdominował kategorię cruiser, potem przeszedł do tej najcięższej wagi, no i tam zdobywał te mistrzowskie pasy w legendarnych, spektakularnych bojach i dla niego Holyfield jest absolutnym wzorem do naśladowania. No nie istnieje, tak jak się spodziewaliśmy, Witherspoon w tej walce. Jest ślamazarny, jest wolny, zbyt przewidywalny. No nie, nie jest to godny rywal dla kogoś takiego jak Oleksandr Usyk. Również bardzo pozytywnie o Usyku wypowiadał się David Hay, jeżeli mówimy o tych, którzy byli mistrzami w cruiser. Przeszli również do kategorii ciężkiej, ale poczekajmy. Kolejne potężne uderzenie Oleksandra Usyka. No. To była taka trzecia runda, jakiej oczekiwali kibice, co zresztą słychać wyraźnie po tym, jak reagują fani. Trzeba też pamiętać, że Oleksandr Usyk z tymi dużymi mężczyznami rywalizował w lidze World Series of Boxing. On był tam niepokonany, wygrał 6 pojedynków, mierzył się m.in. z juniorem Vachy Joe Joyce'em, który dzisiaj jest taką nadzieją brytyjskiego boksu. Pokonał też dwumetrowego Mateo Modugno i Michaja Nisztora, a więc pogromcę Antonego Joshua z czasów amatorskich. Tutaj bezpośrednio uderzony lewy prosty, kolejny lewy prosty. A ładnie po obniżonej pozycji zszedł na dół pod rękami Chasa Witherspoona. Czwarte starcie. Głośno, Winters do linii. Od dawna żadna gala w Chicago nie zdobyła takiego uznania kibiców, jak właśnie ten pojedynek Usyka z Witherspoonem. Usyk musi wejść w ten pojedynek, złapać ten rytm, wyluzować się w ringu, poczuć zdecydowanie pewniej. A już w trzeciej rundzie mieliśmy przedsmak tego Oleksandra Usyka. Teraz taki podwójny lewy prosty, kolejny lewy prosty Chasa Witherspoona. Ale ładna kombinacja i zamknięty Chas Witherspoon w narożniku. Znakomicie składał Usyk te kombinacje. Ale też nie było wydłużenia, potem nie było ponowienia, a więc cały czas jest cierpliwy Oleksandr Usyk. On wie, że ten moment przyjdzie, w którym Amerykanin się pogubi, w którym będzie okazja do tego, żeby go efektownie skontrować, no i po prostu wykończyć, bo tutaj przecież wszyscy czekamy na efektowny, najlepiej knockout w wykonaniu Usyka. A tymczasem można pobłyszczeć na tyle rywala, pokazać sztuczki techniczne, przepuszczenia, zejścia z linii ciosów, to co mieliśmy przed momentem, pokazać ten swój poziom wyszkolenia technicznego, no a potem także siłę ciosu.
Znakomite dystansowanie, przepuszczenie ciosu rywala, kontra, usyka, prawa ręka w tej chwili, prawy sierpowy. To też z każdą kolejną rundą Witherspoon będzie zyskiwał paradoksalnie pewność siebie, bo wszyscy mu wróżyli tutaj porażkę w dwóch, trzech rundach. Tymczasem jest czwarta i na razie Witherspoon trzyma się dobrze. Nie był do tej pory ani razu w zasadzie zagrożony. Znowu wyprzedzony. No, poszukał teraz takiego prawego podbródka. Czas Witherspoon ze skróceniem dystansu. W odpowiedzi zepchnięty na liny przez Aleksandra Usyka. Zejście w prawą stronę, prawo skos w dół z lewym takim sierpem bitym nad rękami. Aleksandr Usyk po kolejnym starciu. Usyk uznany najlepszym pięściarzem 2018 roku według Ring Magazine, a więc tej amerykańskiej Biblii Boksu. On jest dopiero czwartym pięściarzem w historii, który zunifikował wszystkie cztery tytuły. W tej erze już czterech wielkich pasów. Pierwszy był Bernard Hopkins w 2004 roku, później, rok później, Jermaine Taylor, w 2017 Terence Crawford, no i w 2018 Aleksandr Usyk, kiedy pokonał w finale World Boxing Super Series Murata Gasijewa. I został wtedy zresztą realnym bohaterem narodowym Ukrainy, bo przecież Gasijewa pokonał w Moskwie. Gratulacje w zasadzie zewsząd od prezydenta ówczesnego Petra Poroszenki, od premiera Wołodymyra Hojsmana. Każdy był dumny z tego, jak dobrze Usyk zrealizował swoje zadanie w Moskwie. Teraz takie ciekawe rozwiązanie, bo Usyk chciał od razu z prawym sierpowym wejść w defensywę Chaza Witherspoona. Teraz próbka tych umiejętności technicznych, jeżeli chodzi o pracę nóg Aleksandra Usyka i prawy prosty. No niezwykle trudny do zlokalizowania ten prawy prosty, bo zobaczmy, z jak dalekiego dystansu Usyk wyprowadza ten cios. On robi to z prawą nogą naprzód, a więc trudno jest się przed takimi atakami bronić. Ale tutaj mamy klasykę, jak należy boksować z takim rywalem, jakim jest Chaz Witherspoon. Jak kradnie ten, jak blokuje ruchy swego rywala Aleksandr Usyk. Wydłużony teraz prawy prosty. I lewy na dół. Na pewno skrupulatne obijanie dołów Witherspoona to też jest dobre rozwiązanie, bo on nie może być dobrze kondycyjnie przygotowany. On nie może mieć w sobie takiej podbudowy na 12 rund ciężkiego pojedynku wagi ciężkiej. To doskonale zdaje sobie sprawę Chaz Witherspoon z zagrożenia, jakie niesie ze sobą Aleksandr Usyk w każdej płaszczyźnie. Ciosy, szybkość, poruszanie się po ringu. Piękny, prawy prost z wejściem w taką bezpośrednią strefę rywala. No to są te obejścia właśnie. Dokładnie to, co robi Wasyl Łomaczenko, próbuje teraz zaprezentować Aleksandr Usyk, a więc zejście w boki, uderzenie z takiej płaszczyzny, w której rywal po prostu nie będzie widział tej lewej pięści w przypadku Mańkuta Usyka. A to jest też powód, dla którego w tej chwili zepchnięty i zamknięty przy linach Chaz Witherspoon przyjmuje mocne uderzenia, ale natychmiast zmierza w kierunku środka ringu, by mieć z czego uciekać, by móc oddalać się od Aleksandra Usyka. Prawy prosty. Znowu podwójny, potrójny nawet. Robi sobie miejsce dla lewej ręki Aleksandr Usyk.
No to są takie na razie krótkie, delikatne w zasadzie ciosy Usyka. On nie nastawia się nawet na kończenie jednym bardzo mocnym uderzeniem. Tylko to są póki co uderzenia, które mają chyba gdzieś porozbijać defensywę Witherspoona. Niekoniecznie znokautować go błyskawicznie. Ale jest tutaj jak gdyby doskonałe przedstawienie Usyka. Jego wizytówka pięściarska w takim starciu z takim rywalem, jakim jest Chas Witherspoon, bo może zaprezentować pełnię swoich możliwości. Nie chodzi tutaj też o to, żeby błyskawicznie wyjść jednym ciosem, znokautować rywala, natomiast żeby pokazać publiczności tej, która przyszła, wypełniona jest przecież po brzegi Wintrust Arena. Te umiejętności techniczne, odpowiednie przygotowanie. No widzieliśmy też, że dobrze czuje dystans, odpowiednio potrafi złapać swojego rywala w pół kroku w zasadzie ciosami kontrującymi również. No póki co totalna dominacja Oleksandra Usyka. Teraz trwa szósta runda tego pojedynku. No właśnie, kto się spodziewał, że do szóstej rundy dotrwa Chas Witherspoon? Oczywiście przewaga Oleksandra Usyka bezdyskusyjna. Teraz to praca nóg obejścia. Też popatrzmy na zasięg ramion Usyka. On potrafi tym blokiem zabierać w ogóle możliwość rywalowi zadania celnego ciosu, bo ma bardzo długie ręce. Ładna kombinacja. Lewy na dół, lewy na górę. Podwójny cios tej lewej ręki błyskawicznie. I zrobiło to, wywarło efekt na Witherspoonie. Ten lewy hak pod prawy łokieć znalazł idealnie Oleksandr Usyk i tym ciosem zaskoczył Witherspoona. Znowu piękny, prawy, prosty, taki po przepuszczeniu. Ale widać, że Usyk traktuje tę walkę jako takie rozpoznanie samego siebie w wadze ciężkiej, a więc też poznanie, jak boksuje się, ważąc jednak te 97,5 kg. Nie chce na razie tutaj szczególnego ryzyka podejmować. To jest ten boks techniczny, podejście, punktowanie. Ładnie, lewy na dół. No Witherspoon w zasadzie w ogóle ciosów nie zadaje. To jest tak jakby Oleksandr Usyk z całym szacunkiem, ale jednak walczył z workiem treningowym. I znowu bardzo mocny, obszerny, prawy sierpowy. No, końcówka rundy, wyśmienita w wykonaniu Oleksandra Usyka. Praktycznie nie funkcjonuje, nie istnieje Chas Witherspoon w ringu. No, on nie jest o tempo wolniejszy, Witherspoon jest co najmniej o 2 albo 3 tempa za wolny dla Oleksandra Usyka. Dlatego też nawet nie podejmuje się tych wymian w zwarciu, w bliskim kontakcie z Ukraińcem, bo chwilę później naciąłby się na kontrę. Jeszcze kilka krótkich uderzeń Usyka i kolejna runda z zaznaczoną wyraźną przewagą byłego mistrza kategorii junior ciężkiej. No tak, mówimy o Usyku, o pięściarzu, który przygotowywał się do starcia z Tyronem Spongiem, umówmy się, prawda? Natomiast też trzeba oddać Chasowi Witherspoonowi, że przyjął to wyzwanie, że przetrwał tych kilka rund już w ringu, że połowa walki za nim, a przecież informacje o tym, by wejść do ringu z kimś takim jak Oleksandr Usyk, dostał przecież na 4 dni przed walką. Tak, no były w tym wąskim gronie błyskawicznych zastępców. Tam się pojawił także Joey Davejko, Aleksander Ustinow, Peter Milas i Erik Molina, dobrze nam znany. Ale ostatecznie sięgnięto błyskawicznie po Witherspoona, bo i ten błyskawicznie ofertę przyjął. To jest ten lewy z dołu, taki charakterystyczny również dla boksu i Łomaczenki, i Usyka.
ten moment, kiedy nie daje na chwilę nawet wytchnienia, chwili wytchnienia rywalowi Aleksandr Usyk. Końcówka rundy, kiedy podkręca bardzo mocno tempo, kiedy naprawdę na głowę Chaza Witherspoona spada lawina ciosów. Siódma runda debiutu Aleksandra Usyka w kategorii ciężkiej. Bardzo cierpliwy jest również Aleksandr Usyk. Bardzo spokojnie realizujący swój plan. Tak jakby momentami ta walka była takim sparingiem zadaniowym dla Usyka, więc jest kilkadziesiąt sekund, w których na przykład nie zadaje ciosu, tylko patrzę na to, co jest w stanie zrobić rywal. Potem robimy krótki interwał i na przykład przez minutę jest zdecydowany atak Usyka, potem znowu przerwa i tak do tej pory wygląda ta walka. A z drugiej strony też są te momenty, kiedy trafi prawy, tak jak przed momentem, prawy, lewy, prawy. Schowany jest wtedy Usyk, stanie, odejdzie, zrobi miejsce po to, by ponownie zacząć budować akcję ofensywną. Aż ładnie teraz na korpus, na dół. No pytanie jest takie, kiedy Witherspoon będzie miał tego dość, bo nie dość, że zbiera ciosy, to jeszcze musi sporo tych kilometrów zrobić w ringu, żeby w ogóle podążać za cieniem w dużej mierze Aleksandra Usyka. A coraz częściej Usyk trafia czysto, coraz częściej przedziera się przez defensywę Chaza Witherspoona. Ale zdaje się, że delikatne ślady walki pojawiły się pod prawym okiem Usyka. No i ostatnia minuta siódmego starcia. Czy znowu będziemy mieli zdecydowanie podkręcone tempo przez Ukraińca? Bezpośredni lewy, prawy. I znowu zamknięty w narożniku. Chaz Witherspoon trafiony dwoma, trzema mocnymi uderzeniami. Krótki, mocny lewy sierpowy. Kolejny lewy sierpowy. No to już są tarapaty Witherspoona. Teraz znowu chwilę wyczekuje, żeby złapać się nieco więcej energii Usyk i kontynuować no tę demolkę, rozbiórkę. Bo tak już to wygląda w siódmej rundzie. Ale odpowiada teraz prawy i lewy Chaz Witherspoon. Tymczasem kolejne potężne bomby spadają na głowę Amerykanina. Po przepuszczeniu prawy sierpowy, znowu prawy, lewy. No wydolność ponosi Usyk ma niesamowitą. On potrafi sparować po 16-18 rund, a Witherspoon no już obity wraca do narożnika, tak jakby chciał powiedzieć no mas, czyli to, co często powtarzają rywale Wasyla Łomaczenki. Mam dość! No maszczenko. Zerknął takim błagalnym spojrzeniem gdzieś w górę Chaz Witherspoon. No, boję się, że tutaj ta odpowiedź może być przecząca na to pytanie. Czy wszystko w porządku? Koniec? Koniec. Tak jest. I chyba słuszna decyzja. Nie ma sensu kontynuować tego pojedynku. Tak jest. I w taki oto sposób Aleksandr Usyk debiutuje w kategorii ciężkiej. Nie wychodzi do ósmego starcia Chaz Witherspoon. A Aleksandr Usyk wygrana przed czasem. A więc w taki sposób wita się z kategorią ciężką Aleksandr Usyk, boksując dzisiaj no z cieniem średniego Chaza Witherspoona, nieprzygotowanego, ale jednak ta mordęga, którą mu sprawiał Usyk w ringu, no może się podobać ta lekkość i swoboda Ukraińca. Tyle ile mógł Chaz Witherspoon, 38-letni pięściarz.